Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Tak uczy nas list do Rzymian, 8 rozdział od 1 do 4. Co mogę zrobić, by uzyskać pewność zbawienia? Pierwszym krokiem jest zwrócenie uwagi na fakt, że wierzący ma dwie natury i że stara natura jest nieodwracalnie zła, nie do naprawienia, zreformowania i ulepszenia. Tak uczy nas przecież list do Rzymian od 1 do 8 rozdział od 1 do 4. Po przyjęciu tego w wierze musimy przestać patrzeć na siebie, a zacząć patrzeć na Chrystusa i Jego dzieło. Jeśli nasze grzechy zostały nam przebaczone, to stało się to przez wzgląd na Jego imię, jak mówi nam pierwszy list Jana, drugi rozdział, 12 werset. Pewności nie znajdziemy w naszych uczuciach, nie znajdziemy w naszym duchowym wzroście i tak nie mielibyśmy i nie bylibyśmy w stanie tego ocenić. Naszej wierności czy służbie możemy znaleźć pewność jedynie w rozważaniu i ufaniu jasnym stwierdzeniom Słowa Bożego. Tylko Bóg jest kompetentny, by ocenić wartość ofiary Chrystusa. Podniósł go na znak swojej aprobaty i uznania oraz wywyższył go po swojej prawicy. Tak uczy nas Hebrajczyków, 10 rozdział, 12 werset oraz List do Rzymian, 8 rozdział, 34 werset. Nawet w cieniach Starego Testamentu była to kwestia Bożej oceny, krwi i niczego ani nikogo innego. Tak poucza nas 2 Mojżeszowa 12:13. Dlatego patrzenie na Chrystusa jest podstawą uzyskania pewności zbawienia.